Richard Deming. Miły starszy pan. Wejdź. Panie poruczniku, melduje się aspirant Phil Norton. A, to ty jesteś naszym nowym praktykantem? Witaj na pokładzie. Napiję się czegoś? Może szklankę wody. Nie wygłupiaj się. Jesteś już w szkole policyjnej. Jedno piwko dobrze ci zrobi. Mnie też. Dziękuję. Panie poruczniku, co będę tu robił? No, na razie będziesz się trzymał wydziału zabójstw, którego, jak zapewne wiesz, jestem szefem. Zaczniemy od czegoś prostego. Właśnie 5 minut temu ktoś napadł na sklep jubilera przy 42 ulicy. Panie poruczniku, co? Dlaczego napadem zajmuje się wydział zabójstw, a nie ci faceci od bandytyzmu? No widzisz, nawet bym zapomniał. Ten facet od napadu kogoś zastrzelił przy okazji. Ekipa operacyjna już tam jest. Wszystkiego dowiesz się w samochodzie, jeżeli korki na 5. alei pozwolą nam dojechać w ciągu godziny. No, jesteśmy na miejscu. Benjamin i Bear, wyroby jubilerskie. No, Tiffany to nie jest. Sierżant się. Co już wiecie? Ten sklep, panie poruczniku, należy do dwóch wspólników. Aha. Andrew Benjamina i Toma Beara. A neon to jeszcze potrafię przeczytać. W środku za kontuarem leży trup pana Benjamina. Aha. Dostał kulą z 45, od razu wykitował. Chwileczkę, Trevis. No, panie praktykancie, skąd ten sierżant wie, że ten facet nie walczył ze śmiercią od wczoraj? A? Pewnie było mało krwi. Musiał dostać w serce. A, nieźle, no czegoś was tam jednak uczą w tej Akademii Policyjnej. No, wejdźmy do środka. Mówcie dalej, Trevis. Doktor Thompson już go oglądał. Więcej nie musisz mówić, pewnie oglądał go przez godzinę, a potem oznajmił, że Denat nie żyje. Po następnych 2 godzinach dodał, że śmierć nastąpiła pomiędzy 1 w nocy, a 1 w południe, plus minus 2 doby. Mniej więcej. Tak. A to jest świadek zabójstwa? Aha. Pan Bear, wspólnik Denata. Aha, panie Bear, gdyby nie okoliczności, w których się spotykamy, powiedziałbym, że... Mi bardzo miło. Nazywam się Seth Harris i jestem porucznikiem z Wydziału Zabójstw Policji Miasta Nowy Jork. Ach, Fred Bear, do usług. No to straszne. To. Tak. Prowadziliśmy tę firmę przez 10 lat. Rozumiem. Pana wzruszenie, panie Bear. Tak, ale przejdźmy do rzeczy. Widział pan, jak to się stało? Tak. Tak? Tak, stałem tutaj, przy kasach. Tak. A Andy był na zapleczu. A. Właśnie pakowałem do torby nasz tygodniowy utarg. Zawsze idę do banku w 5 rano. Tak. A kiedy ten łobuz wszedł do środka i wycelował we mnie rewolwer. Podejrzewam, że obserwował nasz sklep od pewnego czasu i znał dobrze nasz rozkład. Dnia. A dlaczego pan tak uważa? Wyglądało na to, że wie, co jest w torbie, bo powiedział, ja to wezmę kolego. A powiedział, oddałem mu torbę bez dyskusji, a on wszedł za kontuar obok kasy, otworzył obie szuflady i wsypał do torby bilon. W każdej szufladzie było dokładnie $50, bo tyle zostawiamy drobnych z poprzedniego dnia. A nie mieliśmy jeszcze żadnego klienta. O której wszedł napastnik? Jakieś 30 sekund po 9. 30? Zdążyłem tylko otworzyć drzwi wejściowe i zacząłem pakować pieniądze. Nie było tego dużo, jakieś 3000. Ja rozumiem. A w jaki sposób doszło do zabójstwa? Więc wyglądało na to, że bandyta się przestraszył. Właśnie cofał się do drzwi, w jednym ręku trzymając rewolwer, a w drugiej torbę z pieniędzmi, kiedy z zaplecza wszedł nagle Andy. Tak.
Nawet nie wiedział, że w sklepie jest napad. No pewnie przypomniał sobie coś i chciał mi to powiedzieć, zanim wyjadę do banku. Dlatego wleciał tak nagle do środka. A wtedy ten człowiek strzelił do niego i uciekł. Typowe, typowe. Jak wyglądał ten wariat ze spluwą? Miał około 40. Był wysoki i szczupły. Prawie 1,95 m. Jakieś 80 kilo wagi. Na lewym policzku zauważyłem bliznę. Od kącika ust aż do ucha. Miał smagłą cerę. Coś jakby cygan. Proste, długie, raczej tłuste włosy i orli nos. Wszędzie bym go rozpoznał. No, nie wątpię, nie wątpię. Sądząc po precyzji pańskiego opisu, tak. Rzadko widuje się taki świadków jak pan. Jak był ubrany? Miał zielone spodnie z bawełny, kurtkę z demobilu i kapelusz z wywiniętym rondem. Tak. A zauważyłem jeszcze, że na wierzchu lewej dłoni, w której trzymał broń, tak, miał wytatuowanego węża. To niesłychane. Taki świadek jak pan to skarb. Zazwyczaj na początku trudno jest ustalić płeć napastnika. Zaraz pański opis nadam przez radio. Lokalne popołudniówki też go przedrukują. No, z takim opisem mamy duże szanse na sukces. Czy ten gość dotykał czegoś oprócz torby i szuflad? Chyba nie. 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 Oczywiście nacisnął na przycisk od kasy. Aha. Trevis, tak? Niech ci z laboratorium się tu zajmą. Jasne, szefie. Chce pan porozmawiać z sąsiadami? A kto to taki? Lokal po lewej stronie zajmuje fryzjer. Po prawej jest mały lombard. Aha. I fryzjer, i lichwiarz słyszeli strzał. Tak. Ale jak to zwykle bywa, wzięli to za źle wyregulowany gaźnik. Nawet nie wyjrzeli przez okno. I kiedy przyjechał nasz samochód z włączonym sygnałem, po 5 sekundach zebrał się tłum naocznych świadków. Ale jak przyszło do pytań, to nikt nic nie wiedział. Dobra, dobra. Zajrzę do sąsiadów, a ty weź kilku ludzi i przejdź się wzdłuż całej ulicy. Proszę wejść. O, panowie z policji. Dzień dobry, jestem poruszyk Sotharis, a to jest aspirant Phil Norton. Chodzi o pana Benjamina. Tak, o który usłyszał pan wystrzał? Dokładnie w minutę po 9. Ja właśnie spojrzałem na zegar, bo mój pomocnik i krewniak zarazem nie raczył pojawić się w pracy. A powinien być za 29. Jak ma na imię? Herman. Herman Jacobs. To mój bratanek. Czy przypadkiem Herman nie ma około 40 i jest brunetem? Nie. Jeszcze nie skończył szkoły średniej, raczej jest rudy. O, szkoda. A dlaczego pan pyta? To nic ważnego. Wracając do napadu. Czy nie widział pan przypadkiem jakiegoś mężczyzny biegnącego obok pana sklepu? Nawet nie wyjrzałem przez okno. Właśnie starałem się dodzwonić do tego łobuza Hermana. Pewnie grał przez całą noc w pokera i śpił jakiegoś koleżki. No cóż, dziękuję panu. Niech mi pan jeszcze powie, jak to przeżył biedny Fred? Ma pan na myśli pana Bera? Wygląda nieszczególnie. To taki miły człowiek. Pomagał wszystkim w sąsiedztwie. Tak. Nikt nie powie o nim złego słowa. Wszyscy na ulicy kochali go. No. Aż tak? Słowo daję. Pan Benjamin, jego wspólnik, to było zupełne przeciwieństwo. Wie pan, nie wypada źle mówić o zmarłych, ale to był kawał łajdaka. Nie był lubiany? A skądże znowu? To był zawzięty człowiek. Kiedy posprzeczał się z kimś, zawsze musiał dołożyć coś od siebie. Uwielbiał się mścić. Opowiem panu taką historyjkę sprzed miesiąca. Pan Benjamin strzykł się u Amalio Lapagi, to tuż obok. Miesiąc temu ceny na usługi fryzjerskie podniosły się o 5%, a pan Benjamin odmówił płacenia, jak się wyraził, tej fortuny za kilka ruchów nożyczkami. No więc Amalio był zmuszony zadzwonić po policję i w końcu pan Benjamin zapłacił. Tak. Normalny człowiek na jego miejscu po prostu przestałby chodzić do tego akurat fryzjera, ale nie pan Benjamin.
codziennie dzwonił na policję, jeżeli zauważył samochód Amalia zaparkowany przy hydrancie. No i w ten sposób fryzjer zapłacił $20. Ale to nie wszystko. Tydzień temu zadzwonił do Wydziału Zdrowia Rady Miejskiej, że śmietnik Amalia nie ma pokrywy. Założę się o ostatniego centa, że to pan Benjamin ukradł tę pokrywę. A biedny Amalio musiał zapłacić karę w wysokości $150. Coś takiego. No, znam takich sąsiadów. Po drugiej stronie ulicy mam takiego samego. Pan, osobiście uważam, że tak? Fred też go nie lubił, chociaż zawsze starał się go usprawiedliwić przed sąsiadami. Na pewno nie wytrzymałby z nim 10 lat, gdyby nie to, że byli krewnymi. Byli krewnymi? No, oczywiście. Pan Benjamin jest, znaczy był, no, był mężem młodszej siostry Freda. Między Fredem a nią jest duża różnica wieku, ponad 20 lat. Od dziecka się nią opiekował, a że nie miał nigdy żony, więc Paula i jej córeczka to cała jego rodzina. Kocha wszystkich jak ojciec, a na punkcie małej to już istny wariat. Byłby dla niej, no, gotów na wszystko. Otwarte. Dzień dobry. Pani Paula Bear? Tak. Jestem porucznik Sot Harris z policji. Niech pan siada. Dziękuję. Czy coś się stało? Niestety tak. Mam dla pani złe wiadomości. Czy Fredowi coś się stało? Nie. Pan Bear ma się dobrze. Niestety pani mąż nie żyje. Ach, tak. Co się stało? Dziś rano nieznany sprawca napadł na sklep jubilerski. Pani bratu nic się nie stało, ale bandyta zastrzelił pani męża. A więc Andy nie żyje? No, nie wygląda pani na bardzo zmartwioną. Bo nie jestem. Stosunki między nami były bardzo złe. Za 2 tygodnie miała się rozpocząć sprawa rozwodowa. Aha. Ale teraz problem Cindy, mojej córeczki, jest rozwiązany. No jak tam, chłopcze? Sprawdziłeś akta sprawy rozwodowej? Benjamin kontra Benjamin? Jasne, panie poruczniku. Wniosek o rozwód zgłosił pan Benjamin. Aha. 3 tygodnie temu wynajął prywatnego detektywa i przy jego pomocy nakrył in flagranti panią Benjamin i pewnego maklera giełdowego nazwiskiem John Quake. To się zdarza. Mają zdjęcia? Mają. Pani Benjamin twierdzi, że to nie była przelotna miłostka, aha, ale pan Benjamin zażądał rozwodu i powierzenia małej Cindy jego opiece, aż do pełnoletności. No i co się zdarza? Widać, kochał swoje dziecko. A wszyscy mówią, że to był złośliwy gnom. No, aż tak bardzo to nie kochał, bo zamierzał oddać Cindy do internatu, a matkę sądownie pozbawić prawa odwiedzin. Coś takiego. I sąd by na to poszedł? Obawiam się, że tak. Udowodniono zdradę małżeńską, a przepisy sądowe są bardzo surowe w takich przypadkach. No to pojawia się nam motyw. Jaki motyw? No jak to? No ktoś, komu zależy na dziecku, mógł zabić pana Benjamina. O, pan porucznik. Co pana znów sprowadza? Mam jeszcze jedno pytanie. Zwykle w sklepach z kosztownościami właściciel trzyma broń. Czy w sklepie panów Benjamina i Bera nie było przypadkiem jakiegoś pistoletu? Oczywiście, że był. Tak? Tylko, że nie pistolet, a rewolwer. Aha. Sam go im sprzedałem 10 lat temu, jak tylko założyli firmę. Ciekawe. Pamięta pan, jaka to była broń? Zaraz sprawdzimy. Muszę to mieć zapisane w księdze sprzedaży. Niech pan tu chwileczkę poczeka. Tak. Zaraz znajdę. Nie sprzedajemy dużo broni. O, mam. Andrew John Benjamin, 1767 Eichelberger Street. Rewolwer typu Colt, kaliber 45, numer 23-87-93A. Ale po co to panu? Przecież mógł pan o to zapytać Freda. A już to zrobiłem, ale on mówi, że nic nie wie. Panie poruczniku, melduję. Dobra, gadaj. Znalazłeś coś? Zgodnie z nakazami rewizji przeszukałem sklep, tak? Dom pana Bera, tak? I pani Benjamin. Nie znalazłem żadnej broni. Pan go podejrzewa? Jestem pewien, że to on. Zaraz zresztą z nim porozmawiamy. Czeka razem z siostrą w korytarzu. Zawołaj mi. Tak. Proszę pana.
Panie poruszyku. Proszę. Panie poruszyku, muszę zaprotestować. No, najpierw ta rewizja, potem, potem samochód policyjny zabiera mnie sprzed sklepu, jak jakiegoś złodziejaszka. Nic nie rozumiem. Niech pan siada. O, dziękuję. Zaraz pan wszystko zrozumie. Chcę państwa powiadomić o wynikach śledztwa. Moi ludzie przeszukali całą ulicę, włączając to pojemniki na śmieci i studzienki kanalizacyjne. Nie znaleźliśmy ani torby, w której były pieniądze, ani broni. Nikt z pana sąsiadów nie widział podejrzanego, co na ulicy pełnej sklepikarzy wydaje się być dziwne. A, tak. To, na szczęście pańskie podejrzenia to niewiele. A ma pan rację. A teraz powiem panu, jak według mnie wyglądał przebieg wypadków. Wczoraj przyjechał pan do sklepu wcześniej rano, zapakował pan utarg z całego tygodnia do torby, no i te $100 bilonem, torbę ukrył pan w samochodzie, potem już tylko pan czekał na przyjazd pana Benjamina. Drzwi wejściowych pan nie otwierał, żeby nie zaskoczył pana przypadkiem jakiś klient w czasie morderstwa. Co? Pan zwariował, poruczniku. No nie tak bardzo. Kiedy pani mąż wszedł do sklepu, od zaplecza pan Ber zastrzelił go z rewolweru Colt kaliber 45. Taki sam rewolwer kupił 10 lat temu pani mąż. Następnie pani brat ukrył rewolwer w samochodzie, a potem wyrzucił go do rzeki lub zakopał. Z torbą zrobił to samo. Pan naprawdę oszalał. Fred nigdy by muchy nie skrzywdził. Niech pan zapyta, kogo chce. Zapytałem i wszyscy dodali, że bardzo kochał swoją siostrę i jej córkę. Jako policjant z długoletnią praktyką wiem, do czego są zdolni łagodni ludzie w obronie swoich bliskich. W dodatku czytałem akta pani sprawy rozwodowej i wiem, jaką krzywdę zamierzał wyrządzić Cindy, pani mąż. Wspomniał pan, poruczniku, że nie znalazł pan narzędzia zbrodni. Tak. Myślę, że popełnił pan straszną pomyłkę. Ale nie mam o to do pana pretensji. Wiem, że pan Benjamin kupił w Lombardzie obok 10 lat temu rewolwer. Nie znaleźliśmy go ani w sklepie, ani w domu. Przypadkowy rabuś nie mógł z niego skorzystać. To wbrew logice. Mój zmarły tragicznie wspólnik mógł ją na przykład sprzedać. Bardzo w to wątpię. Proszę pana, pańskie wątpliwości to nie dowód. Jeżeli nie przedstawi mi pan formalnego oskarżenia, mój adwokat skieruje sprawę do sądu o bezprawne przetrzymywanie. No i co, panie poruczniku? Nie możemy mu nic zrobić. No. A poza tym ten cały Benjamin to był kawał łobuza. Odebrać małe dziecko matce i oddać je do internatu. Ja tam go nie żałuję. A z drugiej strony pan Berto złote serce. I nie odniósł w wyniku morderstwa żadnych osobistych korzyści. Z wyjątkiem szczęścia swoich najbliższych. Czy ja dobrze słyszę? I to mówi policjant? No, tutaj, kolego, nie ma dwóch kodeksów karnych. Jednego dla potworów, a drugiego dla miłych starszych panów. Jasne, że Fred Bear to złote serce, ale czy z tego powodu powinniśmy mu corocznie wydawać licencję na odstrzał kilku czarnych charakterów? No niby racja. No. W takim razie możemy spróbować jeszcze jednego sposobu. A? No mów, nadzieją naszego wydziału. Może będzie się pan śmiał, no ale jeżeli to taki uczciwy człowiek, to może go po prostu zawstydzić. Co? A wiesz, może będzie z ciebie jeszcze policjant. Pan Ber? Mówi poruszyk Harris. Muszę pana przeprosić za tę scenę w komisariacie dziś rano i to w dodatku przy pana siostrze. Wypłynęły nowe fakty. Złapaliśmy mordercę pańskiego wspólnika. Czy może pan przyjechać jutro rano do komisariatu? Chodzi o identyfikację. Doskonale. To o 10:00. Panie poruczniku, co pan u nas myślał? Jaki morderca? Spokojnie, chłopcze. Bierz ten opis podejrzanego i do jutra rana ma tu być wysoki brunet
około 40, wzrost ponad 1,90 m, wagi około 80 kilo. I żeby miał bliznę na lewym policzku. I nie zapomnij też o tatuażu na lewej ręce. Jasne. Panie Ber, niech się pan nie śpieszy. Ma pan dużo czasu. Tak. Wśród tych sześciu ludzi jest nasz bandyta. Zaraz będę po kolei ich wywoływał i zadawał im rutynowe pytania. Tak, niech pan im się dobrze przyjrzy. Nie mogą pana zobaczyć ani usłyszeć. Ta szyba przepuszcza światło tylko w jedną stronę. Dobrze, dobrze. Zaczynamy. Numer jeden, proszę podejść do mikrofonu. Nazwisko? Manuel Flores. Gdzie pracuje się Flores? W firmie budowlanej Fryka. Na jakim stanowisku? Jestem robotnikiem, niewykwalifikowanym. Macie żonę? Tak. Dzieci? Tak, pięcioro. W jakim wieku? Maria ma 13, Manuel Junior 10, Jose 9, Miguel 6 i Consuela 2. Byliście karani? Nie. W porządku, wracajcie na swoje miejsce. Numer 2, podejdźcie do mikrofonu. Panie Ber, rozpoznał pan kogoś? Panie poruczniku. Tak. Doskonale pan wie, że numer 1 dokładnie odpowiadał mojemu opisowi, ale... Tak. Muszę pana zmartwić. To nie on napadł na nasz sklep. No wie pan, wszyscy pańscy sąsiedzi mówili mi, że ma pan złote serce, ale niech pan nie przesadza. No nie ma dwóch identycznych ludzi w tym samym wieku, którzy na dodatek mają identyczny tatuaż na ręku i bliznę na lewym policzku. A w dodatku Manuel Flores jest leworęki, dokładnie tak jak pański bandyta. Nie, ale to nie ten człowiek, to jakiś nieprawdopodobny zbieg okoliczności. No tak nieprawdopodobny, że nie mogę w to uwierzyć. Widzę, że wzruszyło pana jego pięcioro dzieci i brak konfliktów z prawem w przeszłości. Flores nie ma alibi na czas napadu. Swojej żonie powiedział, że idzie do pracy, ale tam się nie pojawił. W dodatku następnego dnia oddał swojemu kumplowi spory dług. I utrzymuje, że wygrał $1000 w totalizatorze. Ja, proszę, mówię panu, że to nie on. No daj pan spokój. No, chce pan osłaniać mordercę tylko dlatego, że ma pięcioro dzieci. Panie poruczniku, oświadczam panu, że Manuel Flores nie jest tym człowiekiem, który zastrzelił Andrew Benjamina. Jeżeli chce go pan oskarżyć, to w sądzie powtórzę to samo. Wie pan co, panie Ber? Wsadzę go nawet bez pańskiej pomocy. W takich sprawach jak ta, jeżeli ofiara wpadnie w nasze sieci, zazwyczaj sama się przyznaje. Co pan przez to rozumie? Manuel Flores nie jest równie szanowanym obywatelem, co pan. To biedny, niewykształcony robotnik i nawet nie ma jeszcze obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. To imigrant z Meksyku, który dostał zaledwie 2 miesiące temu pozwolenie na pracę. Nie stać go na adwokata. Nie musimy się bawić z nim w rękawiczkach, tak jak z panem. To co, będziecie go bić, żeby się przyznał? A czy ja coś takiego powiedziałem? W naszym wydziale nie stosuje się przesłuchań trzeciego stopnia. Porozmawiamy tylko z nim przez kilka dni i nocy, a na koniec obiecamy, że jeśli się przyzna, no to nie dostanie więcej niż, no, przecież 15 lat. No, Phil,
Będą się ludzie. Skąd wziąłeś tego Manuela Floresa? To pewien posterunkowy z Bronxu. Pasował prawie jak ulał. Tylko ludzie z laboratorium musieli mu dorobić bliznę i tatuaż. A, no tak. A poza tym wszystko pasowało. Czy myśli pan, że Bear coś podejrzewał? Nie sądzę. Od godziny chodzi po drugiej stronie ulicy i nawet tutaj słychać, jak się gryzie. On ma naprawdę miękkie serce. Co tam? Panie poruczniku. No? Pan Bear chce się z panem widzieć. A niech wejdzie. Niech wejdzie. No i co, chłopcze? Nie mówiłem? Już się złamał. Panie poruczniku. Tak, 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 proszę. Panie poruczniku. Tak, słucham. Postanowiłem, że zapłacę za adwokata dla pana Floresa. A to niby dlaczego? Bo jest niewinny. A ja mam inne informacje. Właśnie przed chwilą Manuel Flores przyznał się do winy. Wystarczyło pół godziny przesłuchanie. Zrozumiał, że nie ma szans. To niemożliwe. Jak to niemożliwe? On jest niewinny. Niech pan nie będzie takim mięczakiem. To morderca. Phil, tak? Pokaż panu przyznanie się do winy. Proszę. Proszę. No? Może to nie... Ale to nieprawda, to... Jak to, panie? Panie Bear. Panie poruczniku. Tak? Chciałbym złożyć zeznanie. No? To ja zabiłem Andrew Benjamina. Panie poruczniku. Tak? Mam już zeznanie w 5 egzemplarzach. Wskazał na miejsce, gdzie zakopał rewolwer i torbę z pieniędzmi. No, i sprawa zamknięta. Nieźle to pan rozegrał. Tak. Wiesz co, chłopcze, kiedy zamykam kolejną sprawę, zawsze czuję wewnętrzny triumf dobra nad złem. Pracuję w tym fachu już 20 lat. Zamknąłem już 10 morderców mimo braku dowodów. W tym celu wykorzystywałem ich strach, nienawiść i wszelkie inne niskie uczucia, jakie można sobie wyobrazić. Ale po raz pierwszy zmusiłem zabójcę do przyznania się do winy, wykorzystując uczciwość miłego starszego pana.